z tej strony Karolina, witam Was ponownie na moim kanale. Przychodzę do Was już w ten grudniowy dzień i jest ze mną oczywiście moja ksawitka, która najlepiej się sprawdza jako towarzyszka przy moich filmikach, bo jest chyba najspokojniejsza. No i przychodzę do Was dzisiaj z takim podsumowaniem listopada. W tym grudniu chciałabym, żeby udało mi się zrealizować trochę takich innych filmików, żebyśmy ten grudniowy, świąteczny czas mogli sobie spędzić razem troszkę sympatyczniej i inaczej niż dotąd. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak czas na to pozwoli. No ale zaczynając już, wróćmy do książek, które udało mi się w zeszłym miesiącu przeczytać, bo odkryłam naprawdę kilka fajnych pozycji i perełek, które na pewno trafią do ulubieńców tego roku i chciałam Wam o nich dzisiaj opowiedzieć. Część z tych książek jest tutaj koło mnie i to są te, które mam fizycznie z biblioteki albo z moich półek. No ale część z nich oczywiście czytałam w e-booku albo wypożyczyłam z biblioteki i już ich po prostu nie mam. Więc pierwszą książką, z którą zaczęłam listopad, był Frankenstein Mary Shelley. I ja czytałam Frankensteina w ramach Frankentonu organizowanego przez dziewczyny na Instagramie. I powiem szczerze, że to była taka powieść, która mnie bardzo zaskoczyła. Klasyka grozy, horroru, przynajmniej tak jest kojarzona przez wielu z nas. Każdy z nas chyba o Frankensteinie, o Drakuli gdzieś tam słyszał, ale nie każdy chyba jest zapoznany z tym pierwowzorem literackim. I ja również nie byłam, dlatego postanowiłam to zmienić. I faktycznie Frankenstein był taką powieścią, która była inna niż to, czego się po nim spodziewałam. Chodź, ksawiutku, tutaj. Bo jest to przede wszystkim powieść o lekarzu, tytułowym właśnie Frankensteinie, bo Frankenstein to wcale nie jest monstrum, który studiuje medycynę i w ramach takiego eksperymentu naukowego próbuje stworzyć monstrum. I udaje mu się to. Z różnych organów, tkanek ludzkich tworzy taki pierwowzór człowieka, potwora tak naprawdę. Ale de facto nie jest to powieść ani grozy, ani horroru, przynajmniej dla mnie, bo tamtych sytuacji takich, których się spodziewamy po takim gatunku literackim, jest naprawdę niewiele. Jest to tak naprawdę powieść o smutku, o samotności, o tym, jak bardzo potrzebujemy bliskości drugiego człowieka, w ogóle drugiej osoby w swoim życiu. Zaskoczyło mnie to, zaskoczyła mnie ta atmosfera, którą autorka właśnie wykreowała w tej powieści. Niesamowicie, bo to czuć od pierwszej do ostatniej strony, tą samotność, smutek, pustkę i tą potrzebę bycia kochanym po prostu. Niesamowita powieść. Nie wiem, czy ona akurat trafi do ulubieńców tego roku, ale na pewno warto było się z nią zapoznać i myślę, że te inne powieści z klasyki grozy, czyli Na pierwszy ogień, na pewno Upiór z opery i Dracula również są na mojej bliskiej liście lektur do przeczytania. Zachęcam, kochani. Drugą powieścią, również klasykiem, ale już trochę innego gatunku, jest Targowisko próżności Williama Thackeraya, które czytałam w e-booku ze względu na jego gabaryty, bo e-book miał prawie 1200 stron i to jest na pewno najdłuższa książka, jaką udało mi się w tym roku przeczytać. Trochę się bałam, przyznaję, że nie dam rady, że zmęczy mnie ta ilość. No i po prostu nie podołam i to będzie mój drugi DNF. Na szczęście udało mi się i również nie żałuję. Tytułowe Targowisko próżności przedstawia nam sytuację XIX-wiecznej klasy wyższej, arystokracji tak naprawdę angielskiej. Jest to powieść bez bohatera, jak sam autor mówi, i to jest dla mnie takim małym minusem tej książki, bo no jednak ja lubię, kiedy mamy tego głównego wiodącego bohatera, z nim się zżywamy bądź nie. Tutaj faktycznie na plan wysuwają nam się dwie główne postaci, czyli Becky Sharp i jej przyjaciółka Amelia. Natomiast no mamy tutaj takie bogactwo postaci, że chwilami naprawdę ciężko było to ogarnąć. I one faktycznie no mogą być pojmowane jako te główne bohaterki,
ale de facto takim bohaterem jest właśnie ta klasa przedstawiana jako targowisko próżności i to jest, mam wrażenie, główna z cech, jaką autor obarcza tą właśnie klasę społeczną. Jest to tak naprawdę taki portret w krzywym zwierciadle trochę tej klasy. Obserwujemy tutaj ich zachowanie na tle ważnych wydarzeń historycznych, wojen napoleońskich. I autor z doskonałym poczuciem humoru, które do mnie jak najbardziej trafia, właśnie prezentuje nam zachowanie tejże grupy społecznej. Bardzo ciekawy opis. Mamy tutaj również bardzo ciekawe przemiany bohaterek. I wbrew pozorom, to co jest najbardziej zaskakujące, to, że Becky, która jest bohaterką jak najbardziej negatywną i tak jest też przedstawiana przez wprost przez autora, bo on ma taki styl narracji, że jakby nie patyczkuje się z czytelnikiem i pewne myśli wypowiada bardzo, bardzo wprost, nie owijając tutaj w bawełnę i nie ubierając tego w piękne słowa. I Becky jest przedstawiona jako do szpiku kości zła i wyzuta z wszelkich dobrych uczuć kobieta, no podła matka, pozbawiona uczuć do własnego dziecka. Natomiast mimo tych złych cech, ona wzbudza sympatię i zainteresowanie dużo bardziej niż jej przyjaciółka Amelia, która jest postacią taką bardzo naiwną, dobrą, takim gołąbkiem, aniołkiem, a mimo wszystko jednak Becky bardziej chwyta nas za serce. Polecam naprawdę zapoznać się z tym klasykiem z okresu wiktoriańskiego. Ja również w ramach Wiktoberu tą książkę zaczęłam i bardzo cieszę się, że jest to lektura, którą mam już za sobą. Trzecią książką, którą mam na swojej liście jako przeczytaną w listopadzie właśnie, jest taka perełka, która na pewno znajdzie się w topce tego roku i to są Kwiaty dla Algernona Daniela Keyesa, o których już mówiłam na tym kanale, że spodziewam się, że bardzo mi się spodobają, bo słyszałam o niej na kanale Zaksiążkowane od Zuzy i faktycznie tak się stało. Mamy tutaj, słuchajcie, historię mężczyzny 32-letniego, który jest uwięziony tak naprawdę w umyśle chłopca, bo jest opóźniony w rozwoju, ma IQ na poziomie tak naprawdę kilkuletniego chłopca. I narracja w tej powieści prowadzona jest jednoosobowo, więc wchodzimy tak naprawdę w umysł tego głównego bohatera. Widzimy, jakie ma problemy z komunikacją, z formułowaniem swoich uczuć, z gramatyką, ze stylistyką, z poprawnym wypowiadaniem się. I tak naprawdę głównym jakby wydarzeniem w tej powieści jest to, że nasz główny bohater zostaje poddany takiemu eksperymentowi, który wcześniej był przeprowadzony na myszy, właśnie o imieniu Algernon, stąd ten tytuł, który ma na celu zwiększenie właśnie IQ, zwiększenie jakby możliwości mózgu do przyswajania informacji, do rozwoju. Naukowcy, którzy podejmują się tego zadania, przeprowadzając ten eksperyment na myszy, uznali, że no, skończył się on sukcesem i jako, że nasz główny bohater tak naprawdę jest chłopakiem pozbawionym wręcz zainteresowania rodziny, wychowuje się w takiej placówce społecznej, tak naprawdę przeznaczonej dla takich ludzi właśnie no, upośledzonych, tak naprawdę niepełnosprawnych pod względem intelektualnym. I on wyraża zgodę na to, że weźmie udział w tym eksperymencie. Obserwujemy, jak ten jego umysł i jego możliwości się zmieniają na kartach tej powieści. Powieść jest fenomenalna. Ma taki zwrot akcji, który naprawdę chwyta za serce. I zakończenie również jest po prostu wyciskające łzy, tak naprawdę. Więc jest to powieść, którą po prostu rękami i nogami podpisuje się pod tym, co Zuza mówiła i po prostu musicie przeczytać. Kolejną powieścią, już tym razem z moich półeczek, są Chłopcy Joe, którą udało mi się skończyć. Jak wiecie, ja tą książkę wylosowałam, tak naprawdę moja córka mi ją wylosowała, bo takie miałyśmy zadanie w poprzednich filmikach i bardzo się z tego cieszę, bo dzięki temu udało mi się zakończyć serię o małych kobietkach. Ta książka dużo bardziej spodobała mi się niż poprzednia, czyli Mali Mężczyźni. Mamy tutaj no, kontynuację tak naprawdę losów chłopaków, którzy uczęszczają do szkoły prowadzonej przez Joe.
I obserwujemy, jak stają się mężczyznami, jak dojrzewają, jakie podejmują decyzje w swoim życiu uczuciowym. Bardzo ciepła. I mamy tutaj już więcej głównych bohaterek, bo znowu spotykamy się z siostrami, tak naprawdę, z siostrami March. I jest to bardzo zbliżone klimatem. No, powiem szczerze, że nie podobało mi się aż tak bardzo jak pierwsza i druga część. Druga chyba najbardziej, jest to moja ulubiona część z tych czterech w tej serii, ale na pewno zdecydowanie bardziej niż poprzednia i cieszę się, że tą serię udało mi się skończyć, więc dla miłośników twórczości Mary Louise Alcott na pewno polecam. Kolejną powieścią, no tym razem to będzie na pewno mój ulubieniec, w którym się absolutnie zakochałam i tego się nie spodziewałam, powiem szczerze, bo myślałam, że to będzie taka lekka, łatwa obyczajówka. Mowa tutaj o Stuleciu winnych pani Aubeny Grabowskiej. To jest powieść, którą bardzo wielu zachwalało, tak naprawdę chyba głównym jej promotorem w internecie, na BookTube, na Bookstagramie jest lekturianka, czyli Angelika. I ja trochę za jej namową, a też za namową na przykład mojej koleżanki z pracy, która no nie jest osobą, która czyta takiej ilości książek jak ja, a tą bardzo zachwalała, postanowiłam, że w końcu ją przeczytam, tym bardziej, że miałam ją na półkach. I słuchajcie, no przepadłam od pierwszej strony do ostatniej. Widzicie, że te trzy części nie są wcale cienkie, razem wzięte, a ja przeczytałam to naprawdę, nie wiem, w 3-4 dni, więc myślę, że dość szybko. No mamy tutaj losy rodziny winnych na przestrzeni 100 lat ponad, jak dobrze liczę, bo zaczynają się one krótko przed wybuchem I wojny światowej, tak naprawdę, a kończą no, w latach nam bardzo bliskich, bo w 2014 roku, z tego co dobrze pamiętam. No i to tło historyczne przepełnione ogromnym cierpieniem, ale też pokazujące nam tak naprawdę rzeczywistość tych ludzi, którzy żyli w tamtych czasach. Mnie bardzo się spodobało. Tak naprawdę ta książka bardzo przypomniała mi o mojej babci, która zaraziła mnie miłością do literatury, bo ona bardzo często opowiadała mi właśnie swoje historie, też z II wojny światowej, jak była małą dziewczynką. I ten sposób narracji pani Aubeny bardzo przypominał mi właśnie taką rozmowę z bliską nam przyjaciółką, z babcią przy kawie, herbacie. I czułam się bardzo blisko z winnymi. Jednych polubiłam bardziej, drugich mniej. Niektórzy bardzo mnie irytowali, ale generalnie cała ich rodzina, no poczułam się jakbym była w środku, jakbym do nich należała. Więc naprawdę bardzo, bardzo polecam. Ja się zakochałam i będę czytać panią Aubenę dalej. Jej styl pisania bardzo mi odpowiada. Jestem pod wielkim wrażeniem, więc polecam. Kolejną powieścią, tym razem już w e-booku, wkleję wam gdzieś tutaj okładeczkę, będzie o Zmierzchu, Therese Bowman. Ja tą autorkę skandynawską już poznałam w jej poprzednich dwóch krótkich powieściach, bo one mają niespełna 200 stron, czyli Utonęła i ta druga. I one mi się bardzo podobały, szczególnie Utonęła. No i postanowiłam, że wszystkie, które do tej pory mamy u nas na polskim rynku, przeczytam, tym bardziej, że o Zmierzchu to jest dość krótka powieść. Chyba najsłabsza z tych wszystkich trzech, jak mam być szczera. Mamy tutaj historię 40-letniej Karoliny, pani profesor sztuki na uniwersytecie, która no jest spełniona, jeśli chodzi o życie zawodowe, natomiast w życiu prywatnym jest dużo gorzej. Rozstaje się ze swoim długoletnim partnerem, przeprowadza się do mniejszego mieszkania i tak naprawdę jest to opis jej wewnętrznych przemyśleń i tego, że nie potrafi sobie poradzić właśnie z tą porażką w życiu osobistym. Wie, że zegar biologiczny jej tyka i chyba najbardziej nie może sobie poradzić z tym, że nie jest matką i że tą matką prawdopodobnie już nie zostaje. Myślę, że warto. Ja w ogóle w tym roku bardzo przekonałam się do innej literatury niż amerykańska i brytyjska. Lubię literaturę azjatycką, skandynawska również mi odpowiada. One mają taki bardzo charakterystyczny styl i tutaj go czuć. Mnie pisarstwo Therese Bowman odpowiada. Ono jest takie typowo chłodne, proste, dosadne, ale też piękne w tej prostocie języka. I
Myślę, że dla takich sympatyków właśnie literatury pięknej, ale nie nadmiernie poetyckiej, tylko takiej właśnie wynikającej z prostej konstrukcji języka, trafi do ich gustów literackich i tym osobom na pewno bardzo polecam. Kolejną książeczką, którą udało mi się przeczytać, też nie najmniejszą, z której bardzo się cieszę, miałam ją na półce i ona mi się bardzo, bardzo mnie przyciągała, ale jednocześnie odpychała. Nie wiem czemu, bałam się po nią sięgnąć. 13 opowieść Diane Setterfield. Spodziewałam się również po niej bardzo, bardzo wiele, bo raczej w internecie są pozytywne opinie, wręcz takie, no, że jest to ulubiona książka, najlepsza książka. Ja nie wiem, będę musiała sobie przemyśleć to, jak będę robiła podsumowanie, czy będzie to moja ulubiona książka albo książka mojego życia, ale na pewno jest to książka bardzo dobra, bardzo wciągająca. No myślę, że większość z Was kojarzy już fabułę, ale pokrótce przypomnę, że mamy tutaj historię młodej dziewczyny, która wraz z ojcem prowadzi antykwariat książkowy, jest ogromną miłośniczką literatury i pewnego dnia zostaje poproszona przez bardzo znaną, bestsellerową autorkę tak naprawdę o to, żeby spisała jej biografię. Bo okazuje się, że ta autorka jest bardzo ciężko chora, umiera, no i na koniec życia postanawia wyznać swoje sekrety, no i opowiedzieć o swoim życiu. Bardzo gotycka, mroczna powieść. Faktycznie jest tych sekretów tutaj co niemiara. Niektóre są bardziej, drugie troszkę mniej zaskakujące. Natomiast ja nie wiem, czy zakończenie do końca mi odpowiada, tak już czysto subiektywnie. Dlatego będę musiała się na pewno zastanowić nad tą książką, jak ją oceniam, bo mam mieszane uczucia. Bardzo mi się podobała i bardzo polecam, ale nie wiem, czy te zachwyty są aż tak duże, jak w przypadku innych osób, których recenzją się kierowałam przy jej wyborze. Króciutka powieść, Oskar i pani Róża, którą na pewno każdy z Was zna, to jest mój powrót po wielu, wielu latach. No, chyba niewiele trzeba mówić na temat tej książki. Nie jest to dla mnie powtórka Małego Księcia, absolutnie. Jest to coś dla mnie przynajmniej dużo lepszego, chociaż nie wiem, jak Małego Księcia odbiorę dzisiaj. Pewnie zrobię sobie reread razem z moją córką, jak będzie miała jako lekturę w szkole. No, historia kilkuletniego tak naprawdę Oskara, który cierpi na nieuleczalną chorobę, umiera i opis jego dojrzałości tak naprawdę jako dziecka jest dla mnie jako mamy i osoby dorosłej bardzo wzruszający, bardzo poruszający i mimo, że ta książeczka jest no takich gabarytów niewielkich, to jak dla mnie treściowo jest po prostu cudowna. I gdybym miała tutaj zaznaczać jakieś znaczniki, to ona chyba byłaby cała w zaznaczeniach. Więc bardzo polecam. Na pewno powieści pana Schmidta trafiają na moją listę autorów, z którymi chcę się zapoznać. Kolejną książką są dorośli. Mary Ober, znowu skandynawska autorka, Norweszka tym razem. I podobna historia jak ta, którą mieliśmy w O zmierzchu. Natomiast tu mamy historię rodziny tak naprawdę, dość niewielkiej, bo dwóch sióstr. Główna nasza bohaterka Ida, o ile pamiętam, tak, Ida, jest bezdzietna, również bardzo dobrze sobie radzi w życiu zawodowym. No i tak naprawdę obserwujemy fabułę tej powieści w bardzo krótkiej i bardzo zamkniętej, na zamkniętym obszarze, bo na urodzinach 65-letniej mamy naszych bohaterek, Idy i jej siostry. I tak naprawdę jest to opowieść również o tym, o wstydzie tak naprawdę dla mnie przede wszystkim, o tym, jakie mamy oczekiwania sami wobec siebie, głównie społeczne, jak się wstydzimy tego, że tych oczekiwań nie spełniamy. O zazdrości między rodzeństwem również. O tym, że te relacje w rodzinach nie zawsze są takie, jakie powinny. Tak naprawdę dla mnie ta rodzina, która jest tutaj przedstawiona,
mimo że się nie wydaje ani rodziną jakąś toksyczną, ani patologiczną, teoretycznie jest tam miłość. Mama ułożyła sobie ponownie życie, ma drugiego partnera, kocha swoje córki. Druga z sióstr ma męża i wychowuje jego córkę i jest również w ciąży i spodziewa się ich wspólnego dziecka. Ale tak naprawdę te ich relacje są bardzo płytkie. Oni nie wchodzą w te relacje jakoś głęboko, nie rozmawiają ze sobą bardzo szczerze, ani jakoś tak... nie czuć, że są blisko, po prostu. Czuć, że oni żyją obok siebie trochę. No i mamy tutaj kilka takich wydarzeń, które naprawdę nas zaskakują. Główna bohaterka jest osobą, która na pewno nie wzbudza naszej sympatii, wręcz przeciwnie. Natomiast pod koniec zaczyna mi jej być trochę żal, a na zakończenie zupełnie już nie wiem, co mam o niej myśleć, więc mnie klimat tej powieści znowu bardzo skandynawski, taki prosty, chłodny, bardzo odpowiada, bardzo Wam polecam. Mario Ber i ja z kolejnymi powieściami tej autorki na pewno również się zapoznam. Jedna z ostatnich już powieści, z którymi się zapoznałam, również wydawnictwo poznańskie, tym razem powieść skandynawska Odur Ava Olavsdottir, mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam, islandzka autorka, Blizna. Cudeńko, powiem szczerze. Również nie wiem, czy trafi do ulubieńców tego roku, ale oceniłam ją bardzo, bardzo wysoko, między 4,5 a 5 gwiazdek na 5, bo bardzo trafiła do mojego serca. Ja nie wiem, ja mam chyba po prostu jakąś fazę na literaturę skandynawską teraz. Widzę, że Ksamita się bardzo już niecierpliwi, więc będę musiała pewnie przyspieszać. Mamy tutaj, słuchajcie, historię 40-letniego mężczyzny, który teoretycznie jest osobą szczęśliwą, prowadzi firmę, swoją własną działalność, ma bardzo dobre kontakty z córką, mimo tego, że jest już po rozwodzie z jej matką. No ale postanawia popełnić samobójstwo. Czuje, że jego życie nie ma sensu, że tak naprawdę jest, nie ma już nic do zrobienia na tym świecie. I pewnego razu zostawia list pożegnalny dla swojej córki, pakuje sobie sprzęt, który będzie mu potrzebny do popełnienia samobójstwa i wyjeżdża daleko, nie wiemy gdzie tak naprawdę, nie jest to powiedziane, do kraju, w którym toczy się wojna. Albo już mamy już tak naprawdę obraz po wojnie. No i obserwujemy przemianę tego bohatera, co tak naprawdę z nim zaczyna się dziać. To, co obserwuje tam i czego doświadcza w tym kraju, do którego wyjeżdża z takim bardzo konkretnym planem odebrania sobie życia, no zmienia jego życie i tak naprawdę uświadamia mu, co jest w życiu ważne i czy faktycznie jego życie pozbawione jest sensu, tak jak mu się wydawało. Polecam. Na pewno warto się z tym zapoznać. Jeśli chodzi o e-booki, jeszcze udało mi się również dokończyć jedną z moich serii zaczętych, moją ukochaną Anetę Jadowską i szamańską serię, czyli Szamański Twist. I to było zakończenie serii o Witkacym, o naszym szamanie. No i to była bomba po prostu. O ile te dwie pierwsze części były takie w stylu pani Jadowskiej, ale czułam lekki niedosyt, to Szamański Twist po prostu był bajeczny pod każdym względem. Dostałam tam kurczaczka i konstancję po prostu w ilości takiej, jak potrzebowałam. Aż zatęskniłam za tym, żeby przeczytać kurczaczka i salamandrę. Niestety nigdzie nie mogę jej dostać, ani w bibliotece. No, mogę kupić nową, ale na razie się jeszcze wstrzymuję. Cudeńko. I dla fanów Jadowskiej polecam, dla tych, którzy jeszcze się nie zapoznali również, bo kreacja bohaterów jak zwykle na bardzo dobrym poziomie, poczucie humoru również. No i mamy bardzo dużo wydarzeń, naprawdę takich, które trzymają zainteresowanie czytelnika i, no i zachęcają nas do tego, żeby przewracać kolejne kartki i nie rozstawać się z tymi bohaterami. Więc ja jestem po prostu jeszcze bardziej zakochana w Witkacym. Ja żałuję, że to już jest koniec. No i to by było na tyle. Jeszcze zerkam sobie tutaj z boku na to, czy o czymś nie zapomniałam, ale wygląda na to, że nie. Więc kochani, będę się z Wami żegnać. Zaproszę Was do tego, żebyście zostali ze mną w grudniu i razem świętowali ten cudowny miesiąc magiczny w roku. Czekamy wszyscy na świętego, co tam nam miłego przyniesie i
No i co, kochani, do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło.